autentycznie, marszałku, bo maszyna pójdzie 250. Tylko, że po prostu nie wiadomo, jakby wytrzymało pudło. To dzięki silnikom o mocy 2 MW. Do tego internet bezprzewodowy, klimatyzacja i wyposażenie, jakie rzadko możemy oglądać w składach kolejowych. Nowa jakość kolei dolnośląskich w Jeleniej Górze na razie gościć będzie sporadycznie, jednak w ciągu roku sytuacja się zmieni. Mam nadzieję, że jak już zostanie wyremontowana linia Piechowice-Szklarska-Poręba, to już przynajmniej na weekend będą się tutaj pojawiały te elektryczne zestawy z Newagu, Impuls. Szykujemy następny przetarg na 2014 rok, właśnie też na zakup nowoczesnych elektrycznych zestawów trakcyjnych. I one już będą dedykowane właśnie na linię 274, to będzie 6 sztuk i wtedy już będą planowo przyjeżdżały do Jeleniej Góry. Będą przyjeżdżały szybciej niż dotychczas. Czas podróży ma skrócić się dzięki remontowi linii kolejowej. Prędkość pociągu ma wynieść 120 km na godzinę, jednak na kilku odcinkach ma być znacznie wyższa. Prędkość nawet do 150 km na godzinę. Jeżeli to się uda, to będzie oprócz tego nominalnego czasu, o którym mówimy od półtora roku, czyli tych 2 godzin dojazdu do Jeleniej Góry, z Wrocławia jeszcze udałoby się skrócić ten czas przejazdu. Mam nadzieję, że to się uda i wtedy ten pociąg z tą prędkością 160 km, którą będzie normalnie jeździł w swoim rozkładzie, spokojnie będzie mógł tutaj wjechać na linię Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra. Pod wrażeniem nowej maszyny są nie tylko pracownicy kolei, będą również podróżni. To jest najnowsza jakość, ponieważ to jest EZ, czyli elektryczny zespół trakcyjny i jest to napędzie elektrycznym. Do tej pory wszystkie mamy spalinowe, nie? Z szynobusy. Co się zmieni dla podróżnych przede wszystkim, którzy będą na przykład z Wrocławia chcieli udać się do Jeleniej Góry i akurat trafią na ten pociąg? Jak będą mogli podróżować? Zdecydowanie. Chociażby sam fakt, że będziemy jeździć tym pojazdem tam, gdzie oczywiście jest możliwość. Możliwość jest na trasie między Wrocławiem a Węglińcem, prędkości 160, bez problemu osiągane. Tak zresztą jak mówiłem, prędkość od 0 do 160 zyskuje się w 59 sekund, także naprawdę moc jest niesamowita w tej maszynie. Poza tym niesamowity komfort w środku. Jest bardzo przestrzennie, 458 osób może jechać. Wiadomo, że takich frekwencji byśmy liczyli na takie frekwencje, ale maksymalna ilość ludzi, którzy będą mogli podróżować w tym pojeździe, to jest 458 osób. I czas sobie można umilić w jakiś sposób tutaj? No oczywiście, że można umilić, chociażby z tego względu, że jest sieć Wi-Fi. I przy każdych podwójnych siedziskach jest gniazdko, gdzie można podłączyć laptopa i śmiało można korzystać z sieci. Skład pachnie nowością i oferuje niestandardowe wyposażenie. Powodem do obaw może być zachowanie wandali, którzy z upodobaniem niszczą składy PKP. Sam pojazd posiada monitoring tu wewnętrzny i każdy wagon mam w podglądzie. Wiem, co w tej chwili się dzieje. Monitorowane może być przez kierownika pociągu, przez konduktora, jeżeli jakiekolwiek zajście się odbywa. Czego by Pan życzył podróżnym, którzy będą jechać tym pociągiem? Czego kolejarze mogą życzyć? Czego mogą kolejarze życzyć pasażerom? Myślę, że tu zagwarantowane mają wygodę, pełną klimatyzację, nie ma problemu z ogrzewaniem, to wszystko jest regulowane automatycznie, poza tymi wygodnymi fotelami, sama sieć Wi-Fi. Ja bym życzył tylko, żeby po prostu torowiska były znacznie lepsze, żebyśmy mogli tymi pojazdami po prostu pokazać, co one potrafią. Na szlakach, gdzie jest bardzo dużo zwolnień, klient nie odczuje tego komfortu, tej prędkości, tej jazdy. Przy 160 na godzinę ten pojazd płynie, nie jedzie, on po prostu płynie. W przyszłym roku na terenie województwa będzie kursować w sumie 6 takich pociągów.